Przez Budzisław Kościelny prowadzą trasy w kilku popularnych kierunkach, między innymi do Słupcy, Wilczyna, Kleczewa. To jest od Wilczyna, od Kleczewa, tam jest następna droga, jak tu wyjedziemy w lewo, do Kalisk, tak zwana ulica Kaliska, no ulica Szkolna. To tam idzie w kierunku Anastazewa, Adamowa i tam. Także tu jest ruch dosyć duży. No widzi pani, teraz pani jest tutaj teraz i jest dosyć duży ruch, mi się wydaje. Samochodów dosyć dużo jeździ. Duży ruch pojazdów zwiększa prawdopodobieństwo licznych wypadków drogowych, a jak wiemy, w tym miejscu dochodziło do nich dosyć często. Jest to niebezpieczne miejsce, dlatego że są oznakowania, ale samochody jadące nie zatrzymują się nie zawsze na stopie. Niektórzy stają, a niektórzy przejeżdżają i spowodują kolizję. Nawet kiedyś był taki wypadek, chyba 2 lata temu, czy jak dokładnie pamiętam, że został staranowany radiowóz policyjny. I właśnie tutaj powstanie duże rondo. Jak wiemy, budowa nowego ronda z całą infrastrukturą towarzyszącą takiej inwestycji to ogromne koszty. Starostwo powiatowe w Koninie starało się pozyskać fundusze na ten cel i na szczęście się udało. W okresie wakacyjnym, czyli w miesiącach lipiec-sierpień, nie próżnowaliśmy, bo udało nam się w tym czasie pozyskać prawie 17 milionów środków zewnętrznych, zarówno z unijnych, jak i powiedzmy z budżetu krajowego. W przypadku budowy nowego ronda i remontu ulicy Słupeckiej w Budzisławiu mówimy o pozyskaniu ponad 3 343 tysięcy złotych, co stanowi połowę kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. A to wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców na tym odcinku. Każda inwestycja, jaka jest wykonywana na drogach powiatowych, jest powiedzmy głównie z tą myślą, żeby polepszyć jakość nawierzchni i poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy Budzisławia Kościelnego, którzy to najczęściej poruszają się drogami w swojej miejscowości, długo czekali na budowę ronda. Coś słyszałem, że właśnie już, nie wiem czy dobrze wiem, ale że pan starosta już środki pozyskał unijne, tak? Na budowę tego ronda. Także już jesteśmy zadowoleni, no i czekamy, żeby ta inwestycja ruszyła. Żeby to się rozkręciło, no i żeby jak najprędzej to rondo powstało. Teraz nadszedł czas na szczegóły dotyczące ronda i odpowiedzi na pytanie, kiedy rozpocznie się budowa. Rondo normatywne będzie, duże dla pojazdów ciężarowych, dla wszystkich innych to nie będzie małe rondo. Oczywiście ścieżki przejścia dla pieszych, oznakowane w sposób odpowiedni dla niewidomych, dla głuchoniemych, doświetlone, oświetlone przejścia, także w pełni normatywne. Samo rozpoczęcie robót, bo pewnie mieszkańcy będą zainteresowani, planujemy w grudniu bieżącego roku, w niedługim czasie ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy, no i tak się rozpocznie procedura inwestycyjna. Mieszkańcy Budzisławia już wkrótce będą mogli jeździć nowym rondem. Zwiększy się bezpieczeństwo, ale jak to mówią, czujności i ostrożności nigdy za wiele.